Siemano, siemano, witam. Drugi odcinek Wiedźmin 2. Ja nazywam się Czech, możecie lajka zostawić na sam początek i kilka informacji odnośnie poprzedniego odcinka. Było kilka problemów. Po pierwsze, mini lagi. Były one prawdopodobnie spowodowane tym samym nagrywaniem na ten sam dysk, co na którym znajduje się gierka, więc przeniosłem gierkę po prostu na inny dysk, zobaczymy, powinno być raczej ok. Dźwięk wydaje mi się za cicho, także podgłośniłem. Jeśli chodzi o szumy w tle, zmieniłem zarówno wiatraki przy karcie graficznej, bo miałem je podkręcone praktycznie na 100%, że cały czas tutaj no, chodziły na 100%. I zwykły wiatrak, który mnie chłodził, także te szumy. Teraz są wszystko jest wyłączony, jest wiatrak i ściszona jest karta graficzna, także te szumy powinny ustać. No i co? I chyba to tyle na razie. I jak krzyczę, to są przez stery, no ale to jest raczej wina mikrofonu. Na razie mikrofonu wymieniać nie będę. Myślę, że możemy po raz kolejny zagłębić się do tego świata Wiedźmina, trójeczki, dziki gon. Nie wiem, czy mówiłem, możecie lajka zostawić. A my kontynuujemy. Słuchajcie, jeszcze jedna ważna sprawa. Wgrałem kilka modów. Pierwszy mod jest na to, że nam się wyświetlają. Powinny, mam nadzieję, że to jest, że tak działa ten mod. Nie wiem w sumie, jak było wcześniej, ale chyba działa ten mod. Tak mi się wydaje. I wyświetla właśnie nam miejsca, gdzie mamy do wykonania jakąś misję. To jest pierwsza rzecz. A drugi mod jest on stricte związany z mieczami. I pokazuje nam różne rzeczy na mieczach, czyli jak rzucamy ignit, to miecz się pali, jak rzucamy quen, to miecz coś tam i różne fajne efekty na tym mieczu i różne runy pokazuje i różnie to gierka będzie interpretować. Wydaje mi się, że dzięki temu będzie to wyglądać realniej niż wyglądało. Możemy sobie porozmawiać jeszcze z Tak, w czym Wesemirem. rzecz? Wiesz, że minęło już ponad pół roku, odkąd załatwiliśmy Biesa z Vorune? Tak, Biesa. I nie tylko. Jak się nazywał tamten sukinsyn? Drugan? Niech mu ziemia lekką będzie. Dawniej wszystko wydawało się prostsze. Potwory były złe, ludzie dobrzy. A teraz pogmatwane to wszystko. Dawniej było dokładnie tak samo, tylko już zdążyłeś zapomnieć. Sam masz prawie setkę na karku, więc nie wypominaj mi wieku. Okej. Na razie. Na razie. Z kim tu mogę porozmawiać? Witam. Szukam kogoś. A my szukamy spokoju. Odejdź przybłędo, bo nam piwo w kuflach skwasisz. Kurwa ty. Opcja, przy której wyświetla się ikona trójkąta, oznacza możliwość rzucenia uroku. Niektóre osoby silnie opierają się urokowe, aby je zauroczyć, rozwijają umiejętność sugestii. No ja będę rozwijać umiejętność napierdalania frajerów niżej sugestii. Tylko porozmawiać, gadaj, ale już. Gadaj, ale już. Była tu kobieta ubrana w czerni biel? Mówią, że gnała taka nocą przez wieś. Tak pędziła, że Radobora do rowu zepchnęła. Gdzie pojechała? Nie wiem. Z gościńca drogi na wszystkie strony idą. Ludzie! Wiedźmak rozum Dromiłowi odjął! Tak, a tobie odejmę język, jak się nie zamkniesz. Jeżeli dźwięk dzisiaj też będzie jakoś tak średnio ustawiony, no to oczywiście wszystko jeszcze poprawimy w następnym odcinku. Masz nową kartę do Gwinta, jeśli chcesz ją obejrzeć, weź. A czemu mam nową kartę do. Czemu mam nową kartę do Gwinta? Znaczy, nie żebym narzekał, że mam nową kartę do Gwinta. W sumie to mi się to podoba, ale. Czemu dostanę za friko? Za to, że go oszołomiłem, dał mi kartę do Gwinta? Dobra, to już przeklikajmy, bo to jest żaden problem. Eliksiry, tak. Co to jest w ogóle? List od Yennefer. Chciałbym przeczytać. Miły przyjacielu, wybacz, że odzywając się po tylu latach pomijam grzecznościowe pytania o zdrowie i tym podobne epistologiczne konwenanse. Ale czas goni. Mam ważną wiadomość. Musimy się spotkać i to szybko. Jedź do wierzbicy pod Wyzimą i nie oszczędzaj konia, bo choć niecierpliwie wygląda.
naszej schadzki nie będę mogła długo czekać. Twoja droga przyjaciółka Yennefer, wciąż mam jednorożca, wiesz którego? Okej. Tu mamy jakieś podpowiedzi zawsze, jak korzystać z ekwipunku, natomiast no... umiem z niego korzystać, trochę już się w Wiedźmina razy grało. Gdzie mam karty do Gwinta? Nie mogę tu sprawdzić, to jakoś osobno się sprawdzało karty do Gwinta. Medytacja, ekwipunek, głosariusz? Wybierz głosariusz, a po co? Ich bestiariusz. No dobra, dobra, wariacie, tyle to ja wiem, to nie musisz mnie uczyć. Zadania, postać, a co daje postać? A, tutaj rozwijamy sobie punkty za poziomy. Różne, okej. Co właściwie tu możemy rozwijać? Znaki, alchemię, zdolności. Mutageny i szermierkę. Okej, w ogóle tego nie pamiętam, tego systemu tutaj rozwijania postaci. Myślę, że będziemy się bawić świetnie, odkrywając to, będę się bawić świetnie, odkrywając to razem z wami. Menu gry i wejść do panelu. A, talia do gry Gwinta. Ujo cię kręco. Gracze Gwinta mają własne specjalizowane talie. Możesz zbudować osobną talię do każdej z czterech frakcji. Okej. Każda talia ma swojego dowódcę. X, aby zobaczyć karty dowódców. Karty dowódców. Dobra, dobra. Zasady tworzenia talii. Talia musi zawierać przynajmniej 22 karty jednostek. Powinna także zawierać karty specjalne, maksymalnie 10. Może mieć mniej niż 22 jednostki, ale pamiętaj, że to obniża twoje szanse na wyciągnięcie najpotrzebniejszych kart. Okej. Okay. Twojej talii brakuje dwie jednostki, co wskazuje podświetlone na czerwono liczba. Dobra. Musisz przenieść dwie talie. Dobra, na razie Gwintem się nie zajmujemy, bo nie widzę tutaj jakiegoś gościa, z którym mógłbym w tego Gwinta zagrać, więc kiedy będzie taka okazja zagrać Gwinta, no to jeszcze raz zajmiemy się ustawianiem talii. Prędzej ziemia zacznie krążyć wokół słońca, nim opanuje. O, a jednak. Jednak Gwincio, ty. Mogę zająć chwilę? Może partyjkę Gwinta, wariacie. Czemu nie? Aldert Gerd, profesor nadzwyczajny z Akademii Oksenfurckiej. Witam, witam, Gerard, profesora. Wiedźmin, zwyczajny z Rivii. Szukam pewnej kobiety. Długie włosy, ubrana w czerni biel. Widziałeś taką? Oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do gminu wiem, że zwiastunka wojny to tylko bajeczka. Zwiastunka wojny. Czekaj. Czekaj, bo zaraz coś czuję, że my sobie zagramy. Czekaj, Wiedźminie. Wyglądasz mi na światowca. Umiesz może... Właśnie chciałem najpierw talię. Pewnie, że umiem, tylko talię chciałem. Nie mam czasu się uczyć. To. Kiedy to naprawdę proste? No to jak będzie? Zagrajmy. Wariacie, wariacie. Kurde. Ale ja nie mam talii. Nie, mam inny. Szkoda. Pograłbym z miejscowymi, ale że oni nawet do 10 nie zliczą, to i reguł nie pojmują. No nic, wróć jeśli zmienisz zdanie. Tak, ja zmienić zdanie. Już gramy w partyjkach Gwinta. Czekaj, to jednak ustalimy te talie. Dobra, escape, talia do gry Gwinta, okej. Okay. Mamy Królestwa Północy, Skojatel. Tutaj w ogóle nie mam kart, potwory też nie mam kart, z Alfornigradu też nie mam, Nilfgaardu też nie mamy kart i Królestwa Północy. No dobra, możemy przenieść jakieś gości. Możemy dodać tego. Dodaj kartę, pod E. Mogę dodać jeszcze więcej? Mogę. Katapulta też dodamy i w ogóle zawuję, nie pamiętam jak to się grało w tą grę. Mogę zmienić dowódcę? Mogę. Znajdź kartę Gęsta Mgła w swojej i natychmiast ją zagraj. Usuń aktywne efekty pogodowe. Pamiętam, że to było chyba OP, więc weźmiemy tego. Gunter Odim, ale to zaraz. Uczony. O, wróciłeś. To jak? Zagramy partyjkę? Partyjka Gwinta, a później porozmawiamy. Zagrajmy w te twoje karty. Pokaż, co to najpierw masz. Najpierw wytłumacz mi zasady. Z przyjemnością. Są proste jak konstrukcja cepa. Samouczek gry Gwinta, oczywiście, że tak, bo nic nie pamiętam. Gwint to starożytna krasnoludzka gra karciana odzwierciedlająca starcie dwóch armii. Gracze pełnią rolę generałów, a karty stanowią ich coś tam. Zaczynam jako pierwszy. Na początku dobierasz 10 kart, muszą one wystarczyć do końca rozgrywki. Nie będziesz wybierał więcej kart, więc dysponuj nimi rozważnie. Wybierz, którą kartę chcesz wymienić.
Kurde, no, strzaskający mróz. Powiedzmy, że tą chcę wymienić. To jest karta jednostki. Liczba w lewym górnym rogu wskazuje jej siłę. 1. Kiedy karta zostaje umieszczona po lewicy, wartość jest dodawana do sumy wszystkich jednostek. To pamiętam. Tryb jednostki. Bliskiego starcia, dalekiego zasięgu, obleżnicze. Ok. Specjalne zdolności jednostek. Pierwański mistrz obleżniczy posiada zdolność wysokie morale, która dodaje plus 1 siły do wszystkich jednostek. Ok. Karty pogodowe należą do kart specjalnych. Okej. Okay. Na początku każdej rozgrywki możesz wybrać maksymalnie, który chcesz wymienić. Okej. Okay. A pominijmy to tam było. Nie mogę wybierać sobie. Tutaj znajduje się pole bitwy. To jest twoja strona. Zgaduję, że samouczek jest tak zaprojektowany, że musimy to wygrać. Podczas każdego ruchu gracz może umieścić jedną kartę na polu bitwy lub spasować. Okej, okay. Każda talia ma swojego dowódcę. Dowódca zapewnia specjalne zdolności, które może użyć tylko raz na polu bitwy. Karta z ręki by się będą enter, aby umieścić. Dobra, nic nie rozumiem. Mój ruch. Dobra. To to mój ruch. To umieśćmy tego gagatka tu. Pyk. Siła jednostek, rozumiem, pas. Mogę spasować, przytrzymując spację. Nie możesz zagrać żadnej karty w danej rundzie, ale przeciwnik może grać dalej, kiedy spasujemy. Nie możesz spasować, gdy jesteś przekonany, że wygrasz na mapie, wówczas gdy chcesz dać wygrać ją przeciwnikowi. Bez rundy. Runda się kończy. Dobra, dobra. Ruch przeciwnika. Piąteczka, okej. Okay. A co jak jest remis? Chyba nikt nie dostaje punktu, tak? No to my tutaj jedyneczka, tak? Cyk. Dwójeczka, okej, okay, kurczę. Chyba właśnie na początku chodzi, żeby za dużo nie grać. To co to w ogóle robi? Daje plus jeden, okej. Okay. A fajnie się chyba gra na te balisty różne, na tą ostatnie. Z tego co pamiętam, to się rzucało, stakowało się ostatnią tutaj tą rubrykę i waliło się. Gosi spamowało i to się fajnie kombowało jakoś. No dobra, no chcemy to wygrać, więc rzucamy tutaj tą panią. Okej. Okay. No to co, ten gościu. Czternaście, i co teraz? A to co to jest? Ulewny deszcz, wieża obleżnicza utknęła w błocie. Siła wszystkich jednostek obleżniczych przyjmuje wartość 1, ale moich też? Wszystkich. Kurczę, rzućmy. Okej. Okay. I on teraz, a jest tu, ja mam tu napisane ile on ma kart? W ogóle w... Skąd wiem kto ile ma kart? Ja nie wiem ile on ma kart. A jaką jego gościu ma zdolność? Emhyr. Niebo nie płakało, gdy zabierali mi pawettę. Znać w swojej talii kartę deszcz i natychmiast ją zagraj. Okej. Okay. A jaką miałem umiejętność? Znać kartę gęsta mgła. Jakbym jeszcze wiedział, co ta karta robi. Dobra, no, grajmy dalej. Znaczy, że to głupie, powinniśmy mu dać wygrać, bo on to fajnie rozgrywa. Zawsze jest jeden punkt przed nami. Ujru, a tu ma napisane, że on ma... O! Ja bym ogólnie to poddał. Bo on będzie musiał jedną jeszcze kartę zagrać. Poddaj? A nie, grę nie! Nie. Escape. Chciałbym... Spacja? Enter? Nie, no jak to... Jak mogę spasować? Halo? Nie wiem, ale chyba gra odebrała mi taką opcję, zważywszy, że to jest samouczek. Czyste niebo. Okej, okay, no kurwa, wygrywam to, ty, chciałbym się poddać. Przeciwnik spasował, no i widzisz, i dostaję w pierdol. Mój ruch, poddaj się. Jak się po... Kurwa.
Nie wiem, czy wcześniej mogę spasować? Gracz przegrywa drużynę, traci żeton. Nie wiem, no wygrałem rundę, ale za jaką cenę? Mam dwie karty. Ale chujoza. Mój ruch. Pas! Nie mam szans to wygrać. Nie chcę, że... Co? Co to kurwa by... Jak to dzięki umiejętności Nilfgaardu, ty? Jak jest remis, to on to wygrywa, ale z pizdy, ty. Nie no, ale gówno jebane. Kawaleria. Kurczę, ciężko jest. Dobra, git, wygraliśmy, bo on nie ma co dalej zrobić. Dziwnik spasował, GG. Mój ruch. Też pasuje, nie? Pa. Wygrałem rundę, dobra. Szczęście było to stworzone tak, że nieważne co by się stało, i tak to raczej wygrałem. Spasowanie i oddanie ruchu przeciwnika jest jedną ze strategii gwinta. Tak jest. Możesz zdobyć silniejsze karty, jasne. Dobra, rozjebany. Proszę, proszę, masz smykałkę do tej gry. Dzięki. Jakbyś kiedyś był w Oxenfurcie i chciał zagrać z prawdziwym mistrzem, pytaj o Stjepana. Niby prosty karczmarz, a w gwinta ogra każdego. Zapamiętam, dzięki. Jakąś kartę dasz, coś? Za wygraną? Chyba zostajemy w ogóle. Tak, cudowny... A nie, cudowny przewodnik po gwincie. Księga ta sporządzona na życzenie księcia de Berry w magiczny sposób pokazuje, gdzie znaleźć karty do gwinta, których brakuje w kolekcji właściciela. Chcesz otworzyć ją, wypowiedzieć w myślach, a może partyjkę gwinta. Pojawi się, co następuje. Velen, Novigrad. Okej, okay, Kermoren, napotkani gracze. Ma na nowy przedmiot. Dobra, chciałbym porozmawiać z tą osobą. O, Zoltan. Weźmy jednak kartę. Partyjkę może już nie, ale opowiedz mi o tej zwiastunce wojny. Zwiastunka wojny? O czym ty mówisz? Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie zmora, która wygląda jak piękna kobieta. Taka, jak opisałeś. Ciągną za nią wojska, a tego, kto przetnie jej drogę, czeka nieszczęście. Za to ostatnie ręczę osobiście. Wiesz, gdzie dokładnie ją widziano? Nie. Mnie interesują fakty, nie klechdy. Okej. Okay. Nie spodziewałem się, że spotkam tu naukowca. Rozumiem, że uciekasz przed wojną. Wręcz przeciwnie. Jadę na front. Życie ci niemiłe? Milsza od życia jest mi wiedza, a nie zdobędę jej siedząc między księgami. Chcę zobaczyć inwazję Nilfgaardu na własne oczy. Zrozumieć ją i opisać. To będzie moje magnum opus. Opisz wojnę taką, jaką jest. Może wreszcie ktoś opisze wojnę taką, jaka jest. Bez kolorowych strzałek i zmyślonych mów bohaterskich generałów. Za to z gwałtami i bezmyślnym okrucieństwem. Ach, widać, że brak ci akademickiego szlifu. Gwałty i okrucieństwa to detale bez znaczenia dla przebiegu wojny. Inherentny dla konfliktów koloryt, można rzec. Mhm. Rzeknij to ludziom, którym spalano domy. Okej. Wojna dotarła już do Nowigradu? Nie, ale to kwestia czasu. Z jednej strony rzeki Nilfgaard, z drugiej Redania. Łypią na miasto jak psy na smakowitą kość. Jednemu władcy ta kość stanęła w gardle. Oj. Prawda, cenimy w Nowigradzie naszą wolność i wiemy, jak o nią zawalczyć. Zwłaszcza uczeni. Walczyć można nie tylko mieczem. Nie zapominaj, że to architekci z naszej akademii zaprojektowali miejskie mury, których nie skruszyła jeszcze żadna machina wojenna. Okej. Okay. To muszę wszystko. Iść. Bywaj. Do zobaczenia. No i została teraz chyba ostatnia postać, którą możemy poprosić o pomoc. Witam. Szukam kobiety. Jak wszyscy? Nie, nie jak wszyscy. Ta pachnie agresem i bzem. Ubiera się w czerni biel. Dwa sznapsy. To poprawi ci nastrój. Pewnie. Napiję się. Możemy przejść do rzeczy? Widziałeś ją? Yennefer z Wengerbergu?
Nie powiedziałem, jak ma na imię. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Skąd znasz Yennefer? Też pytanie. Z ballad mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby otrzeć się o wielkość. No, chyba że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego wiedźmina. Na samego Geralta z Rivii, rzeźnika z Blaviken. Mnie też znasz z ballad mistrza Jaskra? Twoje zdrowie! Tajemniczy gagatek. Kim mam przyjemność? Kim jesteś? Parszywy przybłęda, Gaunter Odim, do usług. O nie wiem, czy zawód? Taki przybłęda. Kiedyś handlowałem lustrami, więc wesoła gawieć ochrzciła mnie też panem lustro i szklanym człowiekiem. Pan lusterko. Widziałeś Yennefer? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy tu chodzi o miłość? To nie twoja sprawa. Nie twoja sprawa. Racja. Przy błędzie nie musisz się tłumaczyć. Mów, co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś, do głowy mi nie przyszło, że to Yennefer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z Nilfgaardzkiego garnizonu widział. To skoro mu nie przyszło do głowy. W ich obozie wpadła tam w środku. A teraz mu przyszło. To on umie czytać umysł. Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowódcą garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Zobaczył nas i słyszał o nas i Yennefer i połączył to. Dzięki. My, ludzie gościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. Może kiedyś będzie on potrzebował naszej pomocy. Kto wie? Kto wie? Idziemy dalej, oczywiście gramy tak, żeby jak najmniej spoilerować. Widzę, to jest skrzynka, kurwa, mogę ją otworzyć? Stopki małe służą do przechowywania broni, pancerza oraz rupieci. Możesz zostawić mi swoje rzeczy bez obawy, że ktoś się stamtąd zabierze. Aka, a? Ja powiedziałem aka? Ja powiedzieć aha. Okej, okay, to jest ciekawe. Chciałbym się też zająć jeszcze, znaczy zająć. Chciałbym w ogóle zobaczyć, jak tu się coś kraftuje, na przykład, nie wiem. Eliksiry w ogóle. Mamy jakieś eliksiry? Regeneracja wytrzymałości w walce. Puszczyk. Możemy postawić to do naszej kieszeni, żeby w razie czego wypić. Persona zmniejsza wymagany poziom postaci do wszystkich przedmiotów o 2. Ciekawe. Mamy też żarcie, też możemy ustawić banan. Słodka bułka, może być. Przedmioty fabularne. Tutaj mam rzemiosło, tylko... O! Kliknę escape'a, to tu mam różne rzeczy. I tak, możemy zmedytować, to nie regeneruje hapsów. Gramy oczywiście na najwyższym poziomie. Tutaj jeszcze nie możemy dać punktów. Tutaj mamy zadanie i ich opis. Po latach rozłąki Yennefer odezwała się do Geralda. Dała mu list pachnący rzecz jasna brzemi agrestem. Prosiła w nim Geralta, żeby spotkać się z nią w jakiejś arcyważnej sprawie w wierzbicy pod Wyzimą. Jeźmin pognał tam na złamanie karku, ale i tak się spóźnił. Wieś została bowiem zrównana z ziemią przez maszerujące wojska. Yennefer już tam nie było. Z pomocą Wesemira, na którego natknął się na szlaku, Geraltowi udało się znaleźć trop czarodziejki, którym do tej pory podążał. Yennefer jechała na północ w wielkim pośpiechu przez bezdroża i pola bitew. Gdzieś się spieszyła, być może miała kłopoty. Fajnie, bo tutaj mamy też opis tego wszystkiego. No i dzięki temu mamy też background tego, co się działo przed tym, jak zaczęliśmy gierkę. Tego czasu Geralt zasłynął jako mistrz kościanego pokera. A chyba faktycznie tak. Chyba zostaliśmy mistrzami w Wiedźminie dwójce. Nie pamiętam do końca, bo to już było bardzo dawno temu. Ale też na początku gierka nas pytała, czy chcemy wziąć wybory z Wiedźmina 2. Także możliwe, że faktycznie te wybory ze Steama mi ściągło. No i teraz będą jakieś takie smaczki odnośnie moich wyborów, których dokonałem w Wiedźminie 2. Okej, możemy jakieś stworzyć różne alchemiczne rzeczy. Tylko nie wiem, co to daje. O, to jest. Biały miód. Usuwa zatrucie eliksirami. Okej, jaskółeczka jest bardzo istotna.
Trzeba tutaj będzie jak najszybciej tą jaskółeczkę zrobić, bo ona regeneruje nam hapsy, a coś czuję, że nam się to przyda. Może kupimy właściwie. Co tam potrzebujemy do zrobienia tej jaskółki? Tak jak mówię, my się widzowie nigdzie kurwa nie spieszymy grając w tą gierkę. To mogę grać 6 godzin. Mózg utopca, jaskółcze ziele, krasnoludzki spirytus. Czego wam jeszcze? Pokaż. A zależy. O, nie kupiłem karty. Krasnoludzki spirytus był potrzebny. Kup. Te dwa może. Jeszcze kartę miałem kupić. Tyk. Przeoczyłem tą kartę. No i te alkohole to są do robienia właśnie rzeczy, no ale wszystkich nie kupimy. Krasnoludzki spirytus na mózgu topca raczej u pani handlarki. Bywaj. Ciężko będzie dostać. Jeszcze było jakieś opcje do porozmawiania. Jak ci się podobają nilfgaardzkie rządy? Jak każde inne. Ściągają podatki, rekwirują to i tamto, ale i dbają o to, żeby we wsi spokój był. A Temerii ci nie żal? Żal to mi jej może było z pół roku temu po śmierci króla Foltesta, a teraz to ja tylko chcę, żeby już spokój nastał. Król Foltest. Ktoś kojarzy króla Foltesta, nie wiem, czy on jest z Wiedźmina 2, tak jak mówię, bardzo, bardzo dawno temu grałem w tego Wiedźmina 2, to było 3-4 lata temu. Zaczynając, co dużo się wydarzyło w tym czasie, to nie pamiętam, czy w Wiedźminie 2 grałem. Może i jest to czas, żeby też sobie przypomnieć Wiedźmina 2 kiedyś, no ale na pewno nie teraz. Byliśmy na zewnątrz. No i panowie. To wypierdalaj. Nie chcemy tu takich jak ty. Nie zostanę na długo, panowie. Nie zostanę tu na długo. Może i nie, a może zostaniesz tu na zawsze. Dwie piędzie pod ziemią. Nie, no ty się pojebało cię? Ty. Poczekaj, kurwa, jak to nie mogę? Dobra. My się na pięści będziemy bili, pojebało was? Dobra, kurwa. Prawy, lewy, z buta. Podbródkowy. Atakuj. Pach, 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 pach. Pach, pach. No chodź tu. Zapomniałem, że tu w ogóle na pięści też się można bić. Wypisywanie gry. Witam. Mogę was okraść? Nie mogę niestety. A szkoda. To jest płotka? Jest to płotka. Ale my pójdziemy z buta. W ogóle gdzie my idziemy? Zapytaj Nilfgaardczyków, gdzie jest Yennefer. Oto odpalmy mapę. Musimy się udać. O kurwa, daleko się musimy udać. Musimy zapytać Nilfgaardczyków, gdzie jest Yennefer. Dobra. Tu mamy jakieś sprzedawcę. Udamy się do niego. I tablicę ogłoszeń. Próbowałem wgrać mod na lepszą minimapę, żeby ona była bardziej oddalona, żebyśmy więcej rzeczy widzieli. Natomiast no był jakiś błąd i nie mogłem tego wgrać. Pozbierajmy jakieś tutaj rzeczy. Zapomniałem, że pod shiftem mogę biegać. I chodźmy do kupca. Witam. Znowu się widzimy. Dziękuję za ratunek. Ludzie różnie gadają o Wiedźminach, ale ja zawsze wiedziałem, że... A, to ten! Widzę, że udało ci się ocalić towary. Teraz czekam na naprawę wozu. Czas mija, straty rosną. Potrzebujecie czegoś? Oddam za pół darmo. Łe, jak za pół darmo, to ja bym pół ekwipunku twojego kupił, tylko nie mam siana. Wymagany poziom 4. Temerskie buty, temerska zbroja, okej. Okay. Temerskie klapy dla konia, klapy na oczy sprawiają, że wierzchowiec jest mniej podatny na panikę. Większa wytrzymałość wierzchowca do przechowywania przedmiotów. 30 pojemność juków wierzchowca, natomiast nas kurwa nie stać. Naprawia uszkodzone rzeczy, wydarta strona, odwar z gryfa, receptura alchemiczna, nie stać nas kurwa na nic. Na nic, dosłownie nas na nic nie stać, no niestety. Dzięki, bywaj. Uważaj na siebie. Będzie trzeba jak najszybciej robić jak najwięcej zleceń. Czy ja w ogóle mogę, aż sobie zobaczę, nie chcę medytacji.
sobie zobaczę na mapę z ciekawości, czy jestem w stanie tam w ogóle pojechać szybką podróżą. Nie, bo to jest nieodkryta mapa. Chodźmy jeszcze zobaczyć do... na tablicę ogłoszeń oczywiście. Nowy znacznik. Tablica ogłoszeń. Podczas swoich licznych podróży Geralt przekonał się, że warto mieć oczy szeroko otwarte i bacznie obserwować otoczenie. Nigdy nie wiadomo, co ciekawego może się przytrafić po drodze. Czasem ktoś potrzebuje pomocy i oferuje za nią pękaty mieszek. Innym razem może spotkać wędrownego kupca handlującego rzadkimi towarami. Jeszcze kiedy idzie, można natknąć się na leże potworów, do czego zmierzając złowrogą dzicz czy barwne i kipiące życiem wioski, zwracaj uwagę na miejsce oznaczone ikonami. Oczywiście. Rzecz znajdą ludzie, każdy, który pragnie wolności. No dobra, bo to i tak nie będę ogarniał, które zadanie to jest które. Więc nie będziemy tego czytać. Pozbierajmy wszystko, co możliwe. Ciekawe miejsca, oczywiście mamy znaczniki. I później, kiedy te misje będziemy wykonywać, to będziemy sobie czytać background. No, po prostu będziemy sobie czytać background, jak będę tutaj klikał zadania. Zadania poboczne i tutaj będziemy czytać różne ciekawe rzeczy. Chętnie kliknę na mapę i zobaczę, czy faktycznie ten mod, który dodałem, to działa. Mapa świata, zapytań Nilfgaardczyków. Działa! Proszę, sugerowany poziom. O, od razu mam wszystko kurwa zaznaczone, zobaczcie na mapie. Przepiękny, przepiękny modzik. Nie trzeba klikać, nie trzeba biegać. Od razu możemy wykonywać misję. Aktualizacja zadania. Jaka? Zlecenie na licho przy studni? Kurde. Licho przy studni, powiadasz. Śledź zadanie? Może nie. Znaczniki, dobra. To jest licho przy studni, a tutaj mamy jakieś dostępne zadanie, nowe, poboczne. Słuchajcie, umówimy się tak, że... Bo ja chciałem zrobić jednym odcinku iść tylko i wyłącznie misjami głównymi, a w drugich odcinkach iść misjami pobocznymi, natomiast no, wolałbym robić misje główne i przy okazji raz na jakiś czas co odcinek robić jedną misję poboczną i jedną misję na przykład główną, czy tam dwie misje główne i dwie misje poboczne i tak dalej. Chciałbym to mieszać, bo w innym wypadku mi się po prostu znudzi, więc będziecie mieli na dole zaznaczone, które misje od której minuty ale wkurwiony wykonujemy, przynajmniej postaram się tak zrobić, żebyście mieli zaznaczone, kto jest tylko i wyłącznie ogarnąć wątek główny, będzie mógł sobie przewijać do tamtych momentów. Teraz porozmawiajmy z kurwionym krasnoludem. Co tu się dzieje? Co tu się stało? A chłodno mi było w nocy, to podłożyłem sobie ogień pod kuźnię. Trzaskało aż miło i kiełbaskę upiekłem. No jak myślisz, co tu się stało, baranie? Ktoś podpalił mi chałupę, warsztat! Wszystko straciłem, wszystko! Kurde, niedobrze. Nie obrażaj mnie, przykro mi. Przykro mi. Podejrzewasz kogoś? Całą wieś. Mieszkam tu od półwiecza. Myślałem, że mają mnie za swojego. Ale wszystko się zmieniło, jak przyszli czarni. Jestem jedynym kowalem w okolicy, więc muszę obsługiwać ich garnizon. Klepać pogięte blachy, zakładać podkowy i takie tam. Nilfgaardczycy nie płacą mi ani grosza. Dają tylko materiały i rozkazy. Ale do ludzi to nie dociera. Myślą, że bogacę się na ich nieszczęściu. Że śpię na kupie złota niby smok. Przestali się do mnie odzywać. Plują na mój widok. A teraz to... Powodzenia przy odbudowie? Nie no. Mogę znaleźć tego podpalacza, jeśli jesteś gotów zapłacić. Może pomożemy. Nie wiem, co stało, ale dam wszystko, bylebyś mi przyprowadził tego sukinsyna, żeby dostał na co zasłużył. Tej nocy, kiedy był pożar, słyszałem, jak coś się rusza za chatą. Szukałem tam potem jakichś śladów, ale nic nie znalazłem. No ale ja nie mam kocich oczu. Powodzenia. Dzięki, wariacie. Kurde, powiem wam, robiłem, kojarzę tego gościa i kojarzę, że robiłem tę misję z 500 razy. Ale nie kojarzę, kto podpalił mu chałupę. Więc... O nie! Znowu lag. No niestety, ale mamy od razu zapisy, się robią w miarę często, więc widzimy się zaraz. Dobra, wracamy. Nie wiem, co powoduje do końca wywalanie giereczki. Wydaje mi się, że zajebiście podkręcona karta graficzna może być
znaczącym problemem. Dobra, nie wiem jak tu się kurwa odpala. Właśnie to menu, to bym chciał odpalić. I nie wiem jak to, nie wiem. E? Nie. Ny? Nie, ny to jest medytacja, my to jest mapa. Ly może. Ly to jest alchemia. Ky to jest postać. J to jest zadania. G to postacie. No widzicie kurwa, nie mam zielonego pojęcia. Rzemiosła, ekwipunek. Nie wiem jak to się gówno odpala, no. Te menu. Rzemiosło, nie chcę. Co to znaczy rzemiosło? Bo możemy wykonywać rzeczy, ty. Jak ja to zrobiłem? Nic o tym nie wiem. Książki i zwoje, wszystkie znalezione rzeczy można przeczytać w tym panelu. Nawet jeżeli później sprzedasz książkę i zawartość pozostanie dostępna tutaj. Ale fajne kurwa, ty, nie pamiętam, że takie rzeczy były. Listy po lewej stronie możesz wybrać książkę. O, ale jaja. Dacie, samouczek. Scenariusz, medytacja, postać, zadania. No dobra, weźmy to zadanie, jak to się nazywa. Biorąc na razie nie ludzi mi mieszkało niewielu. Jeden z nich był krasnolud Willis, świetny kowal, do którego zjeżdżali chłopi z całej okolicy. Niestety tuż przed przybyciem Geralda jego później trawił pożar. Willy podejrzewał, że ogień został zapróźniony na umyślnie. Poprosił więc Wiedźmina, żeby rozejrzał się za podpalaczem. Śledźmy tą misję. Jak kliknę sobie M, Jezusie Nazarejski, że ja mam tu wszystkie rzeczy naznaczone, gdzie mogę iść. Piękna sprawa. Nie będziemy musieli wszystkiego wykonywać po kolei, będziemy mogli biegać i masę misji robić. Cały czas. Co to znaczy? Mogę naostrzyć rzeczy. Fajnie, co naostrzyłem właściwie? Albo będę miał tu napisane, co mi daje do końca ten perk, czy nie? Chyba nie. Niestety chyba nie do końca. No ale jest ostre. To pewnie będzie mocno ciąć. Pewnie jakiś damage mi zwiększa. Poszukaj śladów podpalacza, no racja. Zasadzenie broni. Przy specjalnej kamieni śliwerskiej możesz jakiś czas wzmocnić swoją broń. Zapewni ona dodatkowe premie do obrażeń. No dobra. Na drodze ku zagładzie i skalowaniu to jest dość, myślę, istotne. Zbadaj. Do piłki skrzesiła. Palacz zapalił to pewnie pochodnie, wrzucił ją na dach, a potem poszedł w stronę sadu. O kurde, ale skurwibątk. W stronę sadu, no. To chodźmy. W ogóle teraz się zorientowałem, że tu są w ogóle... Można zbierać rzadkie rzeczy. To są żółte, jak są legendarne, i jak są rzadkie, to są chyba te. Są chyba niebieskie? Dobrze mówię? Chyba tak. Różne rzadkości w tej gierce. Jeszcze tak. Unikat. Przedmiot mistrzowski. Ty, teraz się zorientowałem. Ty, a co jakbym zabił krowę? To odmieniec. Pewnie by mnie dojechali. O, skrzynka. Wędka, sieć rybarska, oreny. Zgubiłem trop. Zdjął buty i wszedł do wody. Nie chciał zatrzeć ślady. Mądrze. Musimy gdzieś tutaj go znaleźć. Nie możemy tutaj skakać w wodzie. Jest to w miarę logiczne. Możemy wyłączyć to rybie oko. Nie wiem, czy wyłączyć to rybie oko. W sumie jest trochę wkurzające to rybie oko. Wiem, że jest... Czytałem, że jest taka opcja. W sumie wyłączymy, bo dodaje. Bardzo niewygodnie się teraz steruje, jak jest to rybie oko włączone. Poczekajcie. A i przy okazji jeszcze zwiększamy oczywiście poziom trudności gwinta na trudny. Tak jak ku zagładzie. W ogóle kiedyś szybka ciekawostka, grałem na drodze ku zagładzie, tylko nie mam osiągnięcia na Steamie z tego względu, że jeden raz musiałem tą drogę ku zagładzie wyłączyć z tego względu, że był taki jeden przeciwnik, którym próbowałem pokonać przez 3-4 godziny. Kurwa, nie dało. Dobra, rybie oko. Jest. A bez nie, włącz. Bez efektu rybiego oka. Pokaż teraz. O, no i teraz się elegancko, no. Steruje, fajnie. Coś wyskoczyło na niego z suwaru. Utopce, ale zdołał uciec. Z tego wszystkiego zgubił buty. Mhm. No dobra. Czy mogę koguty zabić? Pewnie mogę, skoro to... Ślady prowadzą z powrotem do wsi. Wiedźmin 3 to wszystko można. Od tych
śliwek, mnie chyba brzuch boli. Mogę to ukraść? Tego już pewny nie jestem. Którym tu się robi szybki zapis? F5? Chyba tak. O kurwa. To spokojnie ty. Już. Że zapisałem, widziałem, że to się tak skończy. I proste piła. Kraść możemy tylko tak, żeby nikt nie widział. Jasna sprawa. Krwawił, ale niezbyt obficie. Rana powierzchowna. Dobra, mogę ze speedem? Nie mogę speedem biec. Szukasz kłopotów? O, tutaj, do domu prowadzi. Mój ślad się urywa, ale mogę go poznać po ranie. Weź, wyjdź. Zobacz, tu nie ma coś ciekawego. Do zebrania nie ma. Okej. Możemy mu opierdalić chałupę. Laleczkę do praktyk magicznych. Proszek alchemików, okej. O! Ślady pazurów utopca. To musi być on. Zaraz sobie kurwa porozmawiamy, gagatko. Najpierw ci zapierdolę wszystko z domu. Zastanawiałem się, jest też mod na automatyczne lutowanie. Ale na razie odpuśćmy. Z tego względu, że no mamy. Jak nam wszystko będzie zbierać, to szybko nam się ekwipunek zapełni. Nie wiem, czy będę to jednym kliknięciem w stanie wyłączyć. Bardzo szybko, czy faktycznie wtedy będę musiał usuwać moda, nie wiem jak to działa, więc na razie. Paskudna rana, wpadłeś na utopca? A chuj cię to obchodzi? O, nie tylko podpalacz, ale i mistrz ciętej riposty. No chodź, Kowal chce się z tobą rozmówić. Ja z nie ludźmi nie gadam, bo to kurwie syny są, a krasnoludy z nich najgorsze. Chciwe niby sroki, dla złota wszystko zrobią. Wykują miecze, którymi czarni nam gardła poderżną. Dobrze mówię? Nie dobrze mówisz. Słuchaj, dogadajmy się jak człowiek z człowiekiem. Nie wydasz mnie, to ci zapłacę. Mateczka mnie odumarła niedawno, sprzedałem jej narzędzia. Trochę już wydałem, ale co zostało będzie twoje. Nie ma mowy. Ja w odróżnieniu od sroki krasnoludów chciwy nie jestem, więc mnie nie przekupisz. No to obiję ci mordę! Chodź gdzieś na pierdolę. Spróbuj, chętnie się rozruszam. Da, jebać do akcji. No kurwa, prawy, lewy. Rozbicie. Chyba rozbija się mocnym... Ech, tu się waliło mocny atak, a z shiftem. Pach, 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 okładamy. O kurwa. To Bob tak zwany. O! Kontratak, ty, wiedźmin, no garda, kurwa! Co ty, kurwa, co ty, ty? Ty! Ty, ryja mi obił. Zabił mnie. O kurwa, ty, ale ma pierdolnięcie. Mariusz Pudzianowski w MMA. Super mocy dosnął, nie? To będzie tragedia, jak się od jakiegoś randoma dostaje w pierdol, ty wiedźmin. To będzie długa rozgrywka. O! Ty, bo tu się jakoś kurwa uniki robi. Właśnie, uniki. Uniki trzeba. Kurwa, pierdolony chuju. Ciosy. Unik. Bo on te mocne ciosy wali, na to trzeba uniki. Kurwa, unik. Unik, dobrze. I ciosy. Tak jak ja mam mu rozbić tą gardę, tak z ciekawości. Dobrze, że mam taką fajną małą klawiaturę, gdzie bardzo przyjemnie się klika ten unik, bo zazwyczaj jest ten unik był ustawiony w takim miejscu, że nigdy go praktycznie w Wiedźminie 3 nie klikałem, tylko zawsze skoki waliłem spacją. A teraz mam taką malusieńką klawiaturkę, więc to jest słodka klawiaturka. Zjedzmy banana, kurwa, bo jest ciężko. Pach. Dobra. Jest git. Tylko trzeba szybko klikać i jest saty. Albo w odpowiednim momencie, jak on wali ciosa, to... Nie. No proszę cię, kurwa. No. Przestań! Podaję
mi złamałeś! Ale nie nogi, więc pójdziesz ze mną do kowala i dobrze radzę, już bez numerów. Proszę, oto wioskowy piroman we własnej osobie. Nie pełka? Ty? Nigdy od twojej matki grosza nie wziąłem. I tak się odwdzięczasz? Dość tego. Hola, żołnierze, pozwólcie! Nie, Filip, błagam, wypiłem! Nie wiedziałem, co robię! Mówię wam, mistrzu Willi, pomożemy w odbudowie, jak dostaniemy posiłki. Materiały już zamówione. Nie o to chodzi. To podpalacz. Wiedźmin go złapał. Ta kuźnia była kluczowa dla garnizonu. Jej zniszczenie to sabotaż. Więc obejdzie się bez sądu. Na drzewo z nim. Szybko załatwili sprawę. Teraz... Teraz to cię dopiero we wsi polubią. Teraz to ja już mam ich wszystkich w dupie. Wiesz, z początku też nienawidziłem czarnych jak wszyscy. Teraz myślę, że może wreszcie zaprowadzą tu porządek, że nauczą tych nierobów Moresu. No, ale mniejsza z tym. Twoja nagroda. Zresztą było śmiesznie, jak na Twitchu w to grali i takie teksty padały. Z pożaru wynieść, no i kowadło jest wciąż całe, więc coś tam mogę na nim wyklepać. Jak czegoś potrzebujesz, to powiedz, dam zniżkę. A, chętnie zobaczę. Pokaż mi swoje towary, panie Willy. Witam stałego klienta. Czego ci potrzeba tym razem? Czego mi potrzeba? Słuchaj, pokaż mi... Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Kurwa, 20 koron mi za tą misję dałeś. Ty. Mi się przyfasolił. O Jezusie Nazarejski, jakie to wszystko jest drogie. Temat spodnie Nie no, kurwa. To jest jakiś żart, ty. To jest jakiś żart. Napraw rzemiosło, usuń, rozbierz na części rzemiosło, pokaż. Tworzenie przedmiotów, okej. Możemy... Dobra, rozumiem. Tworzenie przedmiotów, nie ma nic za darmo. Muszę zapłacić rzemieślnikowi. W zależności od rodzaju musisz znaleźć właściwego rzemieślnika. Niektóre przedmioty można rozmontować, aby zdobyć w ten sposób nowe składniki. Możemy się... O Jezusie Nazarejski. No możemy zrobić zbroję, ale no nas nie stać za bardzo. Dzięki wielkie. Ile mamy? 47 minut odcinka. Myślę, że te odcinki będą po 50 plus minut przynajmniej trwały. Możemy sobie wykonać kolejną może misję poboczną. Będzie się nazywała... licho przy studni. Co ty gadasz, że jak ja na to kliknę, to mi od razu zaznacza misję? O nie, to jest kurwa OP ten jest mod, nie? Pa, klikam i to mi od razu misję zaznacza i nie muszę jeszcze klikać tu w zadania, wszystko i zaznaczać, nie no. To jebane to jest. Idziemy, licho. Licho przy studni, wymagany poziom drugi. A my, który mamy właściwy poziom? Bo słyszałem taki charakterystyczny dźwięk. Nie wiem, czy to był dźwięk wykonanego zadania? Chyba tak. Tak, mamy poziom pierwszy. Wymagany jest poziom drugi. Wydaje mi się, że jeden poziom różnicy to nie jest na tyle dużo, żebyśmy sobie nie poradzili. Więc... więc chodźmy tam, czy może to w następnym odcinku wykonamy. A najwyżej zrobimy taki półtora godzinny odcinek. W końcu i tak jest raz dziennie, albo raz na kilka dni właściwie. Więc wbijajmy. I wykonajmy tę misję. Mogę mu ugrać rzeczy? F5? Kradniemy. Witam. Zastanawiałem się też nad wgraniem takiego, takiego moda jak... że Geraldowi by się chciało pić i jeść. Bardziej by to wtedy faktycznie przypominało... RPGa. Byśmy musieli dbać o to, żeby jeść i pić. Ja nie wiem, jeżeli ktoś to ogląda na bieżąco, to może napisać, co o tym sądzić. No dobra, to może wykonajmy to zlecenie. Zobaczmy, witaj, co gospodarzu. To za zlecenie. Czytałem, że macie tu kłopot ze studnią. Ano mamy. Straszy tam. Od dobrych 20 lat. 20? To czemu akurat teraz dajesz zlecenie? Bo wcześniej czerpaliśmy wodę z rzeki. Ale po bitwie tyle w niej trupów pływa, że truć poczęła. Moja córka, Luba, wypiła pół dzbanka i całkiem zaniemogła. Czoło rozpalone, jadła utrzymać nie może. Z dnia na dzień marnieje. Zielarka mówi, że człowiek w gorączce dużo pić musi.
I nie piwa, ani jabłecznika, ale wody właśnie. Koniecznie czystej. A skąd ją wziąć, jak nie ze studni? Tylko ducha wpierw przegnać trzeba. A on nikomu podejść nie pozwoli. Opisz. Opisz mi tego ducha. No, bardzo jest straszny. Bardzo. Elegancki opis. Chodzi mi o jego wygląd. Przypomina jakby kobietę, ale taką, co właśnie z grobu wstała. Suknię ma brudną w strzępach. Skóra płatami schodzi jej z kości, a wyje jak na mękach. Jakaś zjawa, albo może Alp. Jakby go nie zwali, mistrzu. Jak się nim nie zajmiecie, przyjdzie mi córę pogrzebać. Rozmawiajmy o nagrodzie. Współczuję, ale interes to interes, więc pomówmy o pieniądzach. A co nie tak z pieniędzmi? Aby wytargować lepszą zapłatę, wybierz kwotę, używając i wybierz zatwór. Jeśli twoja propozycja będzie do zaakceptowania, dobijesz targu. W przeciwnym wypadku, gdy rozmówca zacznie się niecierpliwić, uważaj go, aby go nie rozłościć, wówczas przerwie negocjacje. Okej. Okay. 24 to przynajmniej chyba. No i dogadaliśmy się. Tam chodzi o córkę, to mogę 28. No dobra. Dobrze, pomogę ci. Gdzie jest ta studnia? O, niech ma te 4 oreny. To taka na piwo. Była. Na południe stąd. Bo lekarstwo. Nikt tam nie zachodzi, bo wiecie, duch. Przepędźcie go, proszę. Kurwa, no wieźmakiem jestem, co nie jak tak. W którym się misję podobała? Ly? Nie. Pod J. W białym sadzie Geralt natrafi na ogłoszenie. Właśnie to chciałem sobie przeczytać. Wywieszone przez, widzę, że nie widzicie, ale to wam przeczytam. Przez Odolana, jednego z mieszkańców wsi. Mężczyzna pragnął pozbyć się upiera, który nawiedzał okolice starej studni. Do tego potrzebny był zawodowiec. Była to typowa robota dla wiedźmina, więc Geralt postanowił porozmawiać ze zleceniodawcą. Tak? Postanowił. Duchy zwykle straszą w okolicach zrujnowanych zamków, warowni. Ostatecznie wiesz, upiór z białego sadu wybrał sobie skromniejszą siedzibę, okolice starej studni. Jeden z mieszkańców wsi, Odolan, zapragnął przegnać zwiadło i najął do tej roboty Gerwarda. No i elegancko. To idziemy. O kurwa, co ja zrobiłem? Nie jest najgorzej. Czy potrzebujemy płotki do tego? Kurczę, ja bym zbierał tu zioła. Może być ciężko, a oleje trzeba zrobić na te upiory i tak dalej. Czy trzeba zrobić? No wypadałoby mieć pewnie oleje na jakieś upiory i tak dalej. Szczególnie na upiory, bo z tego co pamiętam właśnie, no upiory były strasznie upierdliwe. Upiornie upierdliwe były te upiory. Mogę tu wejść? Mogę. A nie mogę. Więc zbierajmy różne rzeczy. Stop, kliknąłbym nie escape. Kurwa, jak się to menu odpala. Zajebiście. Petarda ty. Super. Pod ty może. Nie? Co z... Nie no, to jakie combo. Dobra, niech będzie ten ekwipunek pod jej, bo tragedia. Alchemia. Olej przeciwko upiorom. O. Arenaria. Niedźwiedzie sadło. Świetnie, nie mamy. No dobra. Liczymy, że jakoś to będzie. Miejmy nadzieję, że jakoś będzie dobrze. Przywołowanie konia. Ja wiem, że mogę sobie zgrać. Za dupcem z buta zgrałem i przypomniałem, że mogę konia przywołać. Wiem, wariacie. Tylko chcę to zobaczyć, czy nie ma tu różnych. No jest to jak giga upiór jest to, tak. Prawda. No to przyda się Jerden. Jerden jest do łapania upiorów oczywiście. Miecz srebrny. O kurwa, ty! Nicza. Ciekawe skąd się tu wzięła. Co to jest za miecz w ogóle teraz? Jebane combo, co tu się dzieje, ty? Kurwa jak w Metinie. Siema. Oczywiście, że nie zadaje jej HP, bo to jest upiór. Jerden. Pa! Dopiero w tym Jerdenie. O kurwa, ty. Jerden, nie mam many. Jerden. Pach. O kurwa, ciosa mi co da. Pach. No w Jerden, chodź.
Ty, no, jest dziwny, za mocno się świeci ten miecz. Trzeba to zmienić zaraz. Jeden. Najpierw spróbujmy ją może pokonać? Może spróbujmy ją pokonać. Fajnie jak się świeci, ale no, nie przesadzajmy. O, znikła. Ale jutro pewnie wróci. Co się tu trzyma? Co się tu trzyma? Ja bym zmienił tylko to oświetlenie miecza. Zaraz się widzimy. No to będzie do montażu. Niestety odcinek przypadkiem mi się otrzymało nagrywanie. No nic, to co? Wyłączyłem to na razie. Kurczę, widzę, że miecz nie ma za bardzo runa, się świeci jak psu jajca. Na razie wyłączmy to, ja sobie teraz wiemy na jakie... O, i lag. O, kombo. Dobra, wracamy. Wyłączyłem, mówiłem, że wyłączyłem efekty miecza. Co? Czytaj wpis o południcy w Westeriuszu, a taką mam misję. Westeriusz pod B musi być. No, i git. Południce, czy licho ze studni mam czytać? Wbrew temu, licho ze studni. Mieszkańcom Białego Stadu nie brakowało powodów do nieszczęścia. Jednak, że wojska stratowały. A, i włączyłem wiatraczek, tak że jakby był szumik. No to właśnie chcę przetestować, czy to słychać mocno. Ja włączyłem na najniższe obroty, jakie są możliwe. Nie dość, że wojska stratowały obsiane zbożem pola, a gryf porwał trzodę, to jeszcze jedyną w okolicy studnię nawiedzała południca, zwana przez wieśniaków lichem. Wiedźmin czuł, że coś szczególnego wiąże ją z tym miejscem i żeby odesłać ją w zaświaty, będzie wpierw musiał poznać jej tajemnicę. Potem wiadomo, trzeba szykować się do walki, a południca to wymagający przeciwnik. O, daliśmy radę. Dodamy i następnym razem, kiedy się spotkamy. Zorientuje przeciwnika, oślepiając go, tworząc swe lustrzane odbicia. Powoli wysysa z niego życie, a sama pozostaje nieuchwytna. A żeby ją pokonać, wiedźmin musiał polegać nie tylko na srebrnym mieczu, ale i znaku Jirden. Jirden, z pomocą którego mógł złapać upiora w pułapkę i zmusić do przybrania materialnej formy. Północ, wbrew temu, co powszechnie sądzi, chłopi nie przerywałem pracy w ciągu dnia, żeby się schronić przed upałem, tylko przed południcami. Chłopi nie przerywałem pracy w ciągu dnia, żeby się schodzić, okej. Okay. Chłopi ich obyszaje. Wyjątkowe upalne dni na polach pojawiają się czasem zjawy przypominające wysuszone słońcem kobiety. To południce, duchy młodych kobiet i dziewcząt, które zmarły gwałtowną śmiercią przed lub tuż po swym ślubie. Szalałe z bólu i nienawiści krążą wśród łanów zboża, szukając swych dawnych, niewiernych kochanków, czy miłosnych rywalek. Ale zabiją każdego, kto nie usunie się na czas ich drogi. Przed odejściem za światy podtrzymuje je często zwykle jakiś przedmiot o szczególnie emocjonalnym znaczeniu. Dlatego znalazłszy w szczerym polu zaręczkowany pierścionek czy porwany welon, lepiej go nie podnosić, tylko czym prędzej się oddalić. Okej, okay, księżycowy pył, fale przeciw upiorom i jeden. Wszystko mamy. Coś musi wiązać południcę z tym miejscem, jakiś przedmiot. Coś dobra. Z czego nie odejdzie w zaświaty. O, a to co? Ciało wysuszone na wiór, ślady poparzeń, robota południcy. Jesio? Jakiś kurwa wielki ty. Gziby. O, zobaczmy tutaj. Przedmioty, to mi się podoba. Zaraz tak nie skacz, bo się zaraz bugujemy. Przedmioty, więcej przedmiotów. Tak jest, woda, pyk, talerze, pyk. Fiolki. Elegancko. Lalka. Tu też mogę tam? Tam muszę się udać. Ale ja cię widzę. Nie, no nie. Nie, to twórcy tak specjalnie. Nie ma takiej możliwości, ja tam wchodzę. Choćbym miał się zbagować. Te przedmioty będą moje. Faja. Proszek. Kurwa. Git. Len. Ja miałem mieć na imię Lena, jak mi się urodził samicą. Butla wody. Dobra, wszystko. Tutaj nic chyba nie ma. Oj. Kurwa, i się zbugowałem, nie wyjdę. O, a jednak wyjdę. Dobra, tutaj nic nie ma. Lecimy w takim razie dalej. Kolejny domek. Niedźwiedzie sadło. O, to się przyda do zrobienia tego oleju.
Nie wiem, czy możemy już go wytworzyć. Nadal nie wiem, jak się to menu odpala i to mnie strasznie denerwuje. Alchemia. No nie jesteśmy w stanie zrobić oleju, bo nie mamy arnerię. Arenarię. Dobra, tu też chyba nic nie ma. Znaczy nadal ma zaznaczone kółko. O, arenaria? Nie. Biały mirt. Arenaria? Nie. I ostatni domek. Widać, południca nie oddala się od studni. Widać, południca nie oddala się od studni. Kurhawka. Arenaria? No to by się pewnie przydało i to mocno, jakbym znalazł tą arenarię. W innym wypadku pewnie będę pół godziny walczyć z tą południcą. Okej. Oj. To jest strasznie tu. Ale klimatycznie, ty, zajebiście my to wygląda. Ja zawsze, jak chciałem zbudować sobie kiedyś dom, to chciałem posadzić na środku właśnie drzewo i tu i tutaj zrobić kuchnię. I takie drzewo by rosło i taka kuchnia, zajebiste. I wszystko nowoczesny dom, tylko takie drzewo by było na środku kuchni. Myślę, że konkretnie pojebany pomysł, czyli elegancko pasuje do mnie. Laleczka do praktyk. Został zakłuty nożem. Zginął na miejscu. Potem ciało objadły zwierzęta do kości. Tam są kolejne plamy krwi, ale nie jego. Okej, okay, to użółkły pamiętnik. Dzień. Może się okazać pomocny. Pokaż. Stało się. Volker złożył skargę na dziedzica przed sądem w Wyzimie. Wyliczył wszystkie krzywdy. Jesteśmy od niego zaznali. A jak jeśmy od niego zaznali, jak pobił John do Joana, bo ten w czas czapki przed nim nie zdjął. Jak pijany pola stratował i odszkodowania wypłacić nie myślał. Jak wpadł na wysere Pietera i prawa pierwszej nocy się domagał. I stało się to, o cośmy błagali w modłach. Melitele, sędzia uznał nasze żale i wszystkie należności lenne wobec dziedzica zawiesił. Możemy założyć własną osadę, żyć jak wolni ludzie. Pierwszy dzień na swoim chacze to skromna osada, ale dla mnie lepsze ona niżeli najwymyśliśniejsze palace. Walker okadził dom dymem z leszczyny. Kurwa, to są ciężkie słowa, ja jestem debilem. Żeby złe odegnać. Zakopał pod bramą kunę, żeby złodziej przez próg nie przystąpił, a potem dał mi bransoletę najpiękniejszą, jaką w życiu widziałem. Matka powiedziała, że to głupota, tyle na świecidełka wydawać, jak na lemiesze i motyki nie mamy. Że trzeba ją kupcowi zwrócić. Po moim trupie nigdy nie zdejmę. Zawsze będę mi przypominać o Walkerze. O tym, jacy tego dnia byliśmy szczęśliwi. Mówią, że dziedziniec się do nas wybiera. Że paktować chce nakłonić, żebyśmy do jego wsi wrócili. Ponoć po tym, jak obumarł jego syn, uspokoił się. Nie nerwuje już o byle co. No to zobaczymy. W każdym razie ja się stąd ruszać nie zamierzam. I to jest historia pewnie tego miejsca, w którym teraz jesteśmy. W tej osadzie. To jest mowa o osadzie, jakby ktoś nie wiedział. A i to z licho, tak. Wiem, że wojna i każdy ma własne zmartwienia, ale może znajdzie się ktoś, kto pomoże człowiekowi w potrzebie. Tak człowiek, ten kto za potrwała do studni przegnać, najmieszek powiem złota. Kurwa, to jest tyle rzeczy do... To może być to, co wiąże duszę dziewczyny z tym miejscem. To jest tyle rzeczy do czytania. To jest to miejsce... Ślady po krwi. To jest historia tego miejsca, gdzie jesteśmy. Kogoś tędy ciągnięto. Kogoś. Dlatego tak długo to wszystko czytałem, bo staram się zrozumieć... To do jednego szczegółu. Zbyt dużo razy przegrałem tą gierkę, żeby teraz pomijać połowę rzeczy. Ślady dłoni umarłej. Przejść to w 100%. Palce kobiety. Ktoś ściągnął ją na zewnątrz. Była ranna. Walczyła o życie. Ciała nie widać,
ale może zostały jakieś ślady. W dobrych warunkach plamy po krwi są widoczne przez dziesięciolecia. Przy studni jest kolejny ślad. Licho przy studni. No, to sobie chłopy musieli założyć osadę. Jak się wyprowadzili, no i tyle. I odnośnie tego dziennika. Dobra, znajdźcie sobie węże południce ze zrujnowaną, żeby wiedzieć, aby znaleźć ślady zostawione przez ofiary. A jest coś jeszcze? Jakieś ślady jeszcze są? Nie ma nic tu w środku, a na zewnątrz jeszcze może? No nie, nie. I pakujemy się do studni. A jeszcze tutaj jest coś. Plamy po krwi. Prawie do szczętu wypłowiałe. Alina jest wciąż napięta. Coś na niej wisi. O! Trup powieszony na sznurze od wiadra. No ta. To pewnie ta kobieta od dziennika. A bo to kobieta pisała w tym dzienniku, okej. Szeroka miednica, mała żuchwa. Kobieta, sądząc po zębach około 30, brakuje lewego ramienia. Trzeba będzie spalić to ciało, ale najpierw muszę znaleźć przedmiot, który wiąże jej duszę z tym miejscem. Może ramię odpadło, bo nosiła na nim te bransolety od męża? Trzeba zeskoczyć na dół, obym sobie nóg nie połamał. Nie podoba mi się to, ale widzę, że nie mam większego wyboru, hopsa. F-shift, aby płynąć szybciej. Okej, okay. Chcę znaleźć bransoletę. Widzę też jakieś ciekawostki. Nurkowanie. Dobra, dobra, wiem. Widzę też jakieś kurwa. Nie ciekawostki, tylko wartościowe rzeczy, już mi się podoba. Co to jest? Jasnoludzki spirytus. O, i coś jeszcze legendarnego. Ozdobna bransoletka. Kurde, nic nie widać. Ziby, wiesz. Czatyńce? Kurchawka. Dobra, musimy się stąd jakieś wydostać. Tędy? Nie tędy. Tędy? Chyba... Połów udany. Bransoleta z wygrawerowanym napisem. Dla mojej ukochanej Klary Folker. Ta bransoleta musiała należeć do kobiety, którą znalazłem w studni. Ładna robota, ale trzeba będzie ją spalić razem z ciałem gdzieś blisko studni, żeby na dobre przegnać te południce. Czyli czekaj, czyli ten... Nie do końca rozumiem, co jest napisane w dzienniku. A, czyli Folker to był jej ziomuś, kochanek. A myślałem, że Volker to był ten zły. A dziedziniec to był ten. Okej. Okay. Zbieraj grzyby. Tu coś ciekawego? Nie, pewnie, ale tędy się muszę wydostać i tak. Płyń Gerwart. Coś kurwa wolno płynie? A, bo ja mam, jak prawy trzymam, to on wolniej płynie, okej. Co to? Uuu, wydarta stronica, odwar z baby wodnej, schemat przedmiotu, dobra. Tu jeszcze coś jest, poczekaj. Wariacie. Spokojnie, wynóż mi się na chwilę. A, to i tak to musimy płynąć. Pamiętam, że był taki eliksir, który zwiększał nam długość... tego, ile jesteśmy w stanie pływać pod wodą, oddychać pod wodą, wstrzymać powietrze. Nie wiem, jak się nazywał. Oka? Nie wiem. Coś takiego. Miał tu jakichś ciekawych rzeczy, jakieś skrzynki? Skrzynki? Jest coś, kurwa. Pewnie, że jest. Notujemy. Tych podwodnych rzeczach są. O, właśnie. Muszę się przygotować do tego starcia. Sporządzić olej na upiory. Wypić jakiś eliksir. Bardzo ciekawe rzeczy są.
tych podwodnych, tych drogocenne na pewno. Dużo bardziej drogocenne niż takie, takie zwykłe przedmioty, które znajdziemy w domu. Pantaloty. Pancerz 4, pancerz 5. Odporność na obrażenia kłute, obuchowe 2-2-6. A tu? 3-4, lepsze. Bierzemy. Chociaż no ta zbroja, która jest ta podstawowa, to jest kurwa klasyk, nie? To jest piękna zbroja. No ale musimy zamienić z tego względu, że... No daje nam to więcej odporności, plus użyłbym jeszcze tego do naprawienia i wtedy jeszcze... O! Teraz mamy pancerz 5. Nie, nie rozumiem. Myślę, że będzie pancerz 6. No dobra. Przyrost punktów adrenaliny, ulepszenie. I co, mogę to wrzucić na portki albo na miesze? Coś takiego? Nie wiem jeszcze do końca. Ale wiem, że jest warte 220, więc ja to nigdzie, kurczę, nie wrzucam na pewno. I stwórzmy alchemia. No, najlepiej by było stworzyć, kurczę, ten olej przeciwko upiorom, ale nie mam, kurczę, tego jednego kwiatka. Może po drodze znajdziemy. Widzę, tu są jakieś kwiatki. Coś się pokazuje, może znajdziemy. A jak nie, to trudno. Nie no, to chyba... Nie ma co, by poradzimy, nie ma co, bo już 30 minut robię tą misję. No ale tak jak mówiłem, no, totalnie chill. Totalnie chill. Jak ktoś chce ze mną przechodzić 100% misji, zapraszam. Jeżeli nie i chcecie tylko i wyłącznie misje główne, to macie te paski na dole, tam będziemy tylko i wyłącznie misje główne, ale też na 100%. Spalmy ciało, pewnie, że tak, jeden przygotowane. No nic, chyba spal ciało. Chyba ciężko nie będziemy mieli, wystarczy... A tu jest kamerka. I bransoleta. Igni. Igni. Witam. O, ale masz jęzor. Taka tortura, gdzie się podcina gardło i wyciąga jęzor. To się chyba nazywa. Kurwa. Jakoś krawat. Jak to? Kolumbijski krawat? Coś takiego. Dobra. Jest git. Dla bobków. Oj, unik jeszcze wale. Dobra, no nie jest to ciężka misja chyba. O kurwa, ale mi się fasoliła. Trzeba uważać, bo jak fasolnie, to jest koniec. O! Odeszła. Na zawsze. Esencja upiora, świecisty pył, smak do... Trofeum Południcy. Co daje Trofeum Południcy? Jak to mogę założyć na płotkę? Lalka, rupieś. Trofeum Południcy. A jest, już założone. Dodatkowe doświadczenie za cios kończący ludzie. No, takie średnie to trofeum. Jeszcze chciałbym zobaczyć, jest aktualizacja zadania? Nie ma, duchy zwykle starszą w okolicach, dobra. Wszystko co już było. No to możemy wziąć chyba płotkę. Na początku zawsze tak jest, że się bawię, wiecie. Tu se... O! Polowanie! A, nie mamy kuszy, kurwa. Nie mam jak upolować. Wiem, że można je zabić, bo jak testowałem gierkę, to biegałem z kuszą i nie polowałem. Co miałem... A, mówiłem, że na początku zawsze tak jest, że zbieram, wiecie, ten pierwszy dzień siadasz do nagrywania, grasz te pierwsze dwie godziny gierki, zbieram każdy, kurwa, możliwy kwiat, słonecznik, a później będziemy... Nawet się pewnie nie będę zatrzymywał na pół sekundy. Znudzi mi się. No ale na pewno te pierwsze godziny chcę jak najbardziej się nimi cieszyć. Sprawa załatwiona. Studnie nawiedzał duch kobiety, którą tam zabito. Przegnałem go. Tylko żeby tak każdy niepogrzebany nieszczęśnik nie zaczynał straszyć, bo przez to pobojowisko kłopoty będą. Jakby co, polecam się na przyszłość. A póki co, Klara, Volker, mówią ci coś te imiona? Nie znam takich, ale słyszałem, jak nasza zielarka Tomira rozprawiała raz o jakiejś klarze. Może o tę samą się rozchodzi. Wasza nagroda, mistrzu.
Złoto, co dla Luby na posag zebrałem. Bez was ślubu i tak by nie dożyła. A teraz jest chociaż nadzieja. Kurwa ty. Co zachowaj, dawaj. No proszę, nie myślałem, że ktoś mi kiedyś da posag. Ani ja, żem nie przypuszczał, że on Wiedźminowi przypadnie. Ciekawe czasy nastały, prawda? Ciekawe i smutne. 24, przecież to jest nic. On biedak, w sumie. Jeszcze mu chatę okradłem. A, jebać. Czy my tutaj zaczynaliśmy? Chyba tutaj, nie? Zaczynaliśmy, tak. Tak. Musiałem, już chciałem biegać, kurczę, po tych karczmarzach. Dobra, wydaje mi się, że tutaj zakończymy pierwszy odcinek. W następnym udamy się oczywiście do... tutaj. Nie wiem, co tu jest w sumie. I przy okazji pewnie kilka znaków zapytania odwiedzimy. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że bawiliście się świetnie, tak samo jak ja. Możecie zostawić lajka, komentarz, czy wpaść na inne serie, które, jeżeli nie przypada wam do gustu taki format treści, no to znajdziecie takie szybkie montowane serie, które mają po 20 minut, na przykład odcinki, jak na przykład odcinki z Game Dev Tycoon. No i tam czysty format, czysta rozrywka. No i tyle, widzowie. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. A jak było coś słabo w tym odcinku, to oczywiście naprawię następnym. Siema. A tu jest kamera, zapominam ciągle.